Lamy z Panamy mówią witamy. Dzisiaj zabieram Was do dnia 8 listopada. No i przyjrzymy się, co na przestrzeni lat i wieków działo się w tymże dniu. No i zaczniemy sobie od 8 listopada 1519 roku, kiedy to Hernán Cortés zdobył stolicę państwa Azteków, Tenochtitlan, od tego czasu zwaną Meksykiem. On też nie mógł tego wymówić, podobnie jak ja, więc Meksyk był takim dobrym kompromisem. 8 listopada 1632 roku Sejm Elekcyjny wybrał na króla Polski Władysława IV Wazę. Polska Wazów ugruntowała swoją pozycję kolejną lekcją. A 8 listopada 1656 roku Edmund Halley przyszedł na świat. Pamiętacie Halleya? To był ten angielski astronom, matematyk, gość, którego imię po dziś dzień nosi powracająca, on ją zresztą badał, kometa Halleya. Halley zmarł w 1742 roku. 8 listopada 1672 roku w Kłajpedzie został ścięty pułkownik polskich wojsk koronnych, jeden z przywódców opozycji antyelektorskiej w Prusach Książęcych i rzecznik ich zespolenia z Polską. Nazywał się Krystian Karlstein Stoliński. Został porwany z Polski przez agentów elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Co więcej, no chyba kojarzycie film Czarne chmury. No to ten pan był pierwowzorem serialowego pułkownika Krzysztofa Dowgirda. Także taka historyjka. A o walkach wywiadów w dawnych czasach, kiedy nam się nie wyobrażało, że te wywiady się tam ścierały, to można by opowiadać godzinami. Bardzo ciekawy temat. 8 listopada 1793 roku otwarto muzeum w paryskim Luwrze. O Luwrze każdy słyszał, więc tutaj rozwodzić się nie będę. Wówczas jeszcze nad wejściem do niego nie było piramidki, ona się pojawiła znacznie później, ale Luwr jest tak znany i tak charakterystyczny, że chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. 8 listopada 1887 roku amerykański przemysłowiec i wynalazca pochodzenia niemiecko-żydowskiego Emil Berliner opatentował gramofon. Gramofon to urządzenie, w którym kręci się płyta i z którego przez tubę płyną dźwięki. 1895 rok, 8 listopada, Wilhelm Röntgen rozpoczął obserwację promieniowania röntgenowskiego. On oczywiście wtedy jeszcze się tak nie nazywało, to dopiero od jego nazwiska zostało w ten sposób nazwane. Za czasów pana Williama promieniowanie określano jako promieniowanie X. Tak, X-Menów, nie? 1917 rok, 8 listopada, rewolucja październikowa, oczywiście miejsce miała w Rosji, w której to władzę przejęła Rada Komisarzy Ludowych. Kto wchodził w skład tej, już wam mówię. Na czele stanął Włodzimierz Ilicz Lenin. Lew Trocki był kolejną postacią, która się tam pojawiła, został ministrem spraw zagranicznych. A Józef Stalin był komisarzem do spraw narodowości. Także gruba taka ekipa. No tam na ich spotkanie włożyć coś wybuchowego albo bardzo trującego. No i świat dzisiaj wyglądałby zgoła inaczej. No i ostatnią datą, którą dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, to właśnie próba takiej zmiany historii, która miała miejsce 8 listopada 1939 roku w piwnicy mieszczańskiej w Monachium. Miał tam miejsce nieudany zamach bombowy, nie ostatni zresztą, na Adolfa Hitlera, przygotowany przez stolarza George'a Elsera. Także to są wszystkie wiadomości, które dzisiaj przygotowałem dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i do usłyszenia w kurierze jutro. Hej, hej, pa, 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 pa.